Cześćka, kochani, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj musimy skompletować wszystko, co jest potrzebne na moją jutrzejszą imprezę urodzinową dla znajomych. Aktualnie jest 6 rano i przyjechaliśmy na giełdę kwiatową, żeby kupić kwiaty, bo mam taki pomysł, żeby zrobić bardzo dużo kwiatowych dekoracji, więc lecimy z tym. Byliśmy właśnie na zakupach spożywczych, kupiliśmy alkohol i wszystko, co jest potrzebne do zrobienia przekąsek. Chcę zrobić zupę krem z kukurydzy, więc też na to kupiliśmy składniki, jakieś tam sałatki, carpaccio z buraka, potem Wam wszystko pokażę. No i byliśmy też rano na tej giełdzie, tak jak Wam mówiłam i pokazywałam. No i na tej giełdzie kupiliśmy cały duży bukiet eustomy i peoni białych. I do tego jeszcze dzisiaj będę kupować róże białe później, bo je kupujemy od naszego kolegi, który ma hodowlę róż. I teraz idziemy do domu, żeby te rzeczy wszystkie wypakować, bo mamy na tutaj samochód, bo gorąco całkiem zapakowany masą rzeczy. Przyjechaliśmy właśnie do moich rodziców, bo to tutaj będziemy robić tą imprezę, bo u nas w mieszkaniu by się wszyscy nie pomieścili. Plus my nie mamy ogródka, a ja sobie wymarzyłam garden party. I w ogóle motyw przewodniej imprezy to jest old money vibe i wszyscy będą poprzebierani i będzie super pięknie, będzie dużo kwiatów. Zaraz Wam pokażę, jakie kupiłam. Tak się prezentuje nasza wystawka alkoholowa i to chyba jeszcze nie jest w ogóle koniec. Tu są zakupy spożywcze, które kupiliśmy i z których będziemy robić przekąski i zupę z kukurydzy. No i tu są kwiaty. Kwiatów też jest strasznie dużo. I kupiłam tak, już Wam pokazuję. Tu są peonie, co prawda one są na razie takie w kuletkach zbite. Mam nadzieję, że im się uda rozwinąć do jutra. Włożę je do wody i położę na słońcu, może to przyspieszy trochę otwieranie. Do tego kupiłam eustomy. Te dostałam w zeszłym tygodniu na urodziny, więc też je wykorzystam do dekoracji. A te w ogóle ucięłam na polu niedaleko naszego domu, bo stwierdziłam, że nie ma sensu kupować takiego rumianku, jak on rośnie praktycznie wszędzie. I do tego będę miała jeszcze 40 białych róż, których na razie tu nie mam. I z nich będę przygotowywać dekoracje kwiatowe na stół. I z racji tego, że nie chciałam kupować dużo wazonów, to kupiłam sok Bracia Sadownicy i zdjęłam etykiety i mam co najmniej 10, a dziś jeszcze dokupiliśmy kolejne 6, więc chyba mam 16 takich wazonów, które się nadadzą idealnie, no bo te butelki są przepiękne. Zdejmę z nich nakrętki i no fantastyczne, szczególnie, że pewnie i tak nie będzie ich aż tak widać, jak się tutaj włoży te wszystkie kwiatki. No i chcę, żeby było ich naprawdę, naprawdę dużo. Do tego kupiłam jeszcze masę różnych świec. Te dwa zestawy kupiłam w Ikei, ten mniejszy chyba, tak, ten mniejszy też. Jeden taki zestaw kosztuje, jeśli dobrze pamiętam, 30 zł. I do tego jeszcze kupiłam takie wysokie świeczki z Action i one kosztowały 16 zł za 10 sztuk. I do nich właśnie mam takie świeczniki, które kupiłam w Isku. Jeden taki kosztował chyba 30 zł, jeśli dobrze pamiętam. I one są właśnie na te wysokie świeczki, są śliczne i z racji tego, że wszystkie kwiaty mam białe i wszystko chcę zachować w takiej kremowo-białej kolorystyce, to będą prześlicznie pasowały. Wszystkie kwiaty, które na razie mam, włożyłam do wody. Peonie delikatnie porozchylałam, żeby mi szybciej się otworzyły, bo były w takich kuleczkach, jak mogliście zobaczyć. No i patrzcie, ile tych kwiatów jest i jak to przepięknie wygląda. One mają jeszcze taki piękny kolor, takiej złamanej bieli. Ślicznie to wygląda i będzie się komponować fantastycznie. One oczywiście nie będą finalnie tak, jak są teraz, bo teraz je po prostu rodzajami ułożyłam, ale będą właśnie w tych wazonikach. Tylko na pewno je poprzycinam na wysokość, żeby nie były aż tak wysokie. I chcę zrobić właśnie w każdym wazoniku taką kompozycję z jakby z mieszanki wszystkich tych kwiatów. Plan jest taki, że
Stół będzie stał tam, na środku ogródka, jeśli nam dopisze pogoda. Z tego co widzę, to prognoza na jutro jest bardzo dobra, więc ma być słońce i 30 stopni przez cały dzień. Także trzymam kciuki. I właśnie stół będzie tam na trawie i wszystkie dekoracje też tam będą i będzie biały stół, białe krzesła, zestawa, szkło, kieliszki, wszystko. Będzie pięknie. No i będzie masa kwiatów i wszyscy będą też pięknie ubrani. No, będzie bajecznie. Tu zrobimy strefę grillową, bo będziemy też robić grilla. A tutaj za mną właśnie, gdzie teraz są kwiatki, zostaną meble tak, jak są teraz ustawione. I tu będzie taki kącik, powiedzmy, bardziej na kawę. No i będzie pięknie, już się nie mogę doczekać. Jak patrzę na te kwiaty, to po prostu już mi się buzia cieszy, bo ja uwielbiam takie ładne rzeczy. Jeszcze to wszystko jest w takich kolorach, jakie ja najbardziej lubię. Boję się, że może to wyglądać trochę ślubnie, bo na początku miałam pomysł, żeby zamówić takie krzesła i pisałam chyba do 10 różnych wypożyczalni i wszyscy, potem się okazało, że te 10 wypożyczalni to tak naprawdę są 3 firmy, które po prostu pod różnymi nazwami i domenami udają, że jest ich więcej. Także super dziwne to było i każda z tych firm, które, z tych 3 finalnych, które mi odpisały, to znaczy wszystkie mi odpisały, tylko potem się okazało, że to jest jakiś scam i one wszystkie są tymi 3. No to każda z nich chciała kaucję za te krzesła i one w ogóle wychodziły jakoś strasznie drogo, więc uznałam, że no bez przesady. W sensie tam było na przykład 4000 kaucji, no to jak na krzesła uznałam, że to bez sensu. I finalnie zamówiłam takie, bo tylko te były dostępne w tej firmie, z której zamawiałam stoły, zestawy i całą resztę. No i boję się, że właśnie te krzesła w pokrowcach będą takie mocno ślubne. Ale z dwojga złego, spoko. Może być. Wolę takie niż żadne, niż takie, które mam tu w domu, czyli takie chamskie, niebieskie, składane. No, nie nadają się do tego. Więc może trochę będzie ślubnie, ale będzie pięknie. Brałam się, bo na dworze się zrobił straszny upał. Jest chyba z 30 stopni. A ty, tobie nie będzie za ciepło? Co się przebrać. I teraz jedziemy na obiad. Jedziemy do takiej indyjskiej restauracji, która jest chyba moją ulubioną w sumie, indyjską. I całe dzieciństwo zawsze zamawiałam stamtąd i tam właśnie jedziemy. Wróciliśmy do domu, dokupiliśmy jeszcze białe róże i teraz tych kwiatów jest już w ogóle milion. I właśnie się będę zabierać za przygotowywanie bukiecików, żeby na jutro już były gotowe i jutro je tylko poustawiam na stole. Gotowy. Zrezygnowałam jednak z tych polnych kwiatów, bo psuły moją koncepcję i nie pasowały mi do reszty. Bo tak jak na początku myślałam, że one tak trochę złagodzą te bukiety, że będą takie mniej dostojne, trochę bardziej casualowe, jeśli można tak nazwać bukiet. Ale aczkolwiek one wyglądały w ogóle, no spójrzcie, tak. No psuły mi koncepcję. Jeszcze one mają dużo takich jakichś zgniłych tutaj kwiatuszków. I to nie wyglądało dobrze, a te są przepiękne, więc postawiłam tylko na właśnie peonie, róże, eustomy i w niektórych bukietach dodam też lilie. I tak to się prezentuje. Teraz muszę zrobić takich co najmniej 10. Znalazłam jeszcze w domu takie podłużne naczynia i w sumie pomyślałam, że w nich kwiatki też będą bardzo ładnie wyglądać, więc chcę wykombinować tak, żeby one właśnie tak były nisko i wtedy będzie fajny kontrast względem tych wysokich butelek, że część kwiatów będzie wyższa, część będzie niższa i do tego będą jeszcze świeczki, obrusy, szkło, zestawa, wszystko i to będzie pełniło taką idealną całość. Przed chwilą przyjechał pan, który nam przywiózł stoły, krzesła, talerze, szklanki, kieliszki, sztućce, pokrowce na krzesła, wszystko co się da. Wiaderka. I wiaderka. Jerzyk jest fanem wiaderek.
I jutro będziemy przystrajać, jeśli chodzi o obrusy, pokrowce, kwiatki. No ale już wygląda to całkiem obiecująco, no bo patrzcie w ogóle, jaki ten stół jest długi. Tu będzie 20 osób, 21 razem ze mną. I zajęło to prawie cały taras. Tak jak wam mówiłam wcześniej, najpierw miałam pomysł, żeby dać to wszystko na trawę i myślę, że wizualnie by to zagrało super, bo jak tu jest tak dużo zielonych roślin, to w kontraście z tymi białymi pokrowcami i obrusami to by wyglądało przepięknie. Aczkolwiek z kwestii logistycznej by to wyszło troszkę gorzej, bo jak się zrobi ciemno, to tu będzie całkowicie ciemno i będziemy musieli zabrać imprezę do środka. A tego chcę uniknąć, chcę, żebyśmy byli jednak na dworzu, bo jest piękna pogoda i nie ma sensu siedzieć w domu. Dlatego też się zdecydowaliśmy na to, żeby wszystko zrobić na tarasie, no bo wtedy jest światło z domu i tutaj też mamy takie lampki świecące, więc no, logistycznie to będzie lepsze. Mamy kolejny dzień, ja się przed chwilą ogarnęłam, a Jerzyk tutaj od rana już wszystko rozstawił i już jest przepięknie. Są białe pokrowce, obrusy, kwiatki na stole. I... Teraz rozkładamy talerze i sztućce i będzie przepięknie. Trochę ślubnie, ale pięknie. Biorę się za robienie jedzenia. Zamarynowałam już schab, który zrobimy na grillu. I teraz będę robić zupę. Zupa będzie to krem z kukurydzy. Robi się to super prosto, bo wystarczy tak naprawdę zeszklić cebulę, podsmażyć z nią trochę kukurydzę, zalać bulionem i potem zmiksować, dodać mleko kokosowe, przyprawy. Done. Super proste. Plus jeszcze my do już na gotowe talerze na przy podawaniu gościom będziemy dodawać popcorn. I to jest w ogóle mega fajny dodatek do tej zupy, bo zupa jest sama w sobie taka kremowa i aksamitna i do tego takie chrupiące kawałki popcornu mega fajnie się ze sobą łączą strukturą. My w ogóle widzieliśmy w ten sposób podaną zupę chyba u Mateusza Gesslera, jak kiedyś byliśmy na lunchu i mega fajnie nam właśnie to smakowało, więc stwierdziliśmy, że to jest super pomysł i też chcemy w ten sposób tą zupę zaserwować. Wielokrotnie też już tak podawaliśmy i naprawdę to jest fajny patent. Także bardzo wam polecam. No i właśnie zabieram się za robienie zupy. Pokrojoną w kostkę cebulę będę szklić w garnku na oleju ryżowym. Olej ryżowy to jest w ogóle mój ulubiony olej do smażenia, tak naprawdę. I jak mi się zeszkli, to będę dodawać do tego kukurydzę, chwilę razem podsmażę i potem tak naprawdę będę miksować i dodawać przyprawy. Użyłam 6 puszek kukurydzy i jedną puszkę mleka kokosowego. Myślałam, że będę używała dwóch, ale jedna była wystarczająca, dlatego że ja kupiłam takie mleko, które nie jest w ogóle płynne. Widzicie, tutaj ma taki na dole wykres, jak bardzo płynne jest i ono jest takie 1 na 5, jeśli chodzi o płynność. I też słychać, że jakby no nie chlupie. I właśnie takie mleko jest dużo bardziej aromatyczne i przez to, że jest mniej płynne, to też mi nie rozrzedza zupy, bo chcę, żeby była gęsta jako zupa krem. I okazało się, że wystarczyło tylko jedno, bo nadało smaku totalnie wystarczająco. No i słuchajcie, wyszedł mi taki wielki garnek, więc myślę, że dla 20 osób na pewno starczy. Będę teraz marynować karkówkę na grilla i użyję do tego takiej grillowej przyprawy do karkówki. Ketchupu, miodu, oleju ryżowego
i czosnku granulowanego. Oleju ryżowego daję tak tyle, bo mam pół kilo karkówki, to jest jakieś 6 takich plastrów. Dalej lecę z tą przyprawą do karkówki, której daję w sumie na oko i myślę, że dam tak z... O, akurat całą, w sensie to nie była cała, to było z połowa pewnie. Tyle na oko. Ketchup daję też na oko. W ogóle ja wszystkie marynaty, jakiekolwiek w życiu robię, daję na oko, ale mogę Wam pokazać jakby proporcje mniej więcej, ile ja tego daję. Jeszcze. No ketchupu to jest tak myślę, że 2 łyżeczki. Miodu tak 1 łyżeczkę. No, taką trochę wystającą. I to wszystko razem mieszam i będę tym nacierać karkówkę i odłożę to do lodówki na jakieś 2 godziny. Znaczy, w sumie to jak na długo się odkłada to mięso, no to jest kwestia tylko tego, ile macie czasu, no bo jeśli ma od razu lecieć na ruszt, no to nie bardzo jest czas, żeby gdzieś tam to marynować, ale no my jeszcze mamy trochę czasu, więc myślę, że tak na 2 godziny w lodówce przed grillowaniem spokojnie będzie miała. Dodaję jeszcze czosnek granulowany. Tyle. I słodką paprykę. No i jej daję też tak z jedną łyżeczkę. I wszystko mieszam. Będę teraz robić carpaccio z buraka. Nie będę Wam tego pokazywać, bo już widzieliście to u mnie w filmie z Cały Dzień Jedzenia, ostatnim, który możecie obejrzeć na moim kanale. I czy oprócz tego jeszcze będą jakieś przekąski? Będziemy jeszcze robić pitę z hummusem. I coś jeszcze? No i Jerzyk tu przygotował sałatki i mamy grilla i to chyba wszystko. Czy coś jeszcze? No pitę z hummusem. No, pitę z hummusem. Jeszcze. A, kaprezę. A mamy już kaprezę, nie? Tu mamy naszykowane zaraz. No to rób. No i tak sobie gotujemy. Zrobiłam deskę serów, tak się prezentuje. Mamy tu 4 rodzaje, 5 w sumie, bo jeszcze feta. 5 rodzajów sera, do tego malinki, jagodę kamczacką i boróweczki. Wygląda bardzo zacnie. A tak się prezentuje carpaccio z buraka. Zrobiłam dokładnie tak samo jak w tym przepisie, który Wam pokazywałam w całym dniu jedzenia. Z tym, że do sosu użyłam innej musztardy, bo użyłam delikatesowej zamiast francuskiej, bo taką akurat miałam. Zrobiliśmy jeszcze pity z hummusem i tak to się prezentuje. Hummus przełożyłam do takich malutkich miseczek, posypałam słodką papryką i dodałam oliwki i wygląda to naprawdę bardzo ładnie. Udało się, wyrobiłam się ze wszystkim. Jerzyk właśnie pojechał po pierwszych gości i już wszystko jest gotowe. Muszę tylko, no wiadomo, grilla to będziemy odpalać jak już przyjdą, ale wszystko co już miało być wyjęte wcześniej, to jest. Tak się to prezentuje. Jest przepięknie, na maksa mi się podoba. Ja w ogóle jestem ubrana w taką białą sukienkę, bo tak jak mam mówiłam wcześniej, motywem przewodnim jeśli chodzi o ubrania jest old money vibe. I właśnie ja mam taką koszulową białą sukienkę, która jest na dole rozkloszowana i do tego białe sandałki. Także tak, jestem gotowa, wszystko jest gotowe. Jeszcze Wam pokażę, tam na trawie ustawiliśmy meble ogrodowe i finalnie tutaj przestawiłam wszystkie świeczki, bo nie było miejsca na jedzenie na stole, więc te duże świeczki stanęły tutaj i też nie chciałam, żeby one kapały na obrus, żeby się nie zniszczył. I na stole zostawiłam tylko te takie wysokie, które są na świecznikach. Tutaj też jest taka romantyczna miejscówka dla dwójki. Jakichś osób, które sobie stwierdzą, że chcą sobie w ciszy pogadać, to tam też jest na to miejsce. No a cała impreza jest tutaj i wygląda to ślicznie.
Hejka kochani, witam się z wami po imprezie. Impreza była cudowna, na maksa się udała, wszyscy się świetnie bawili, jedzenie było przepyszne, wszystko wyglądało tak pięknie, strasznie mi się podobało. To były chyba moje najlepsze urodziny do tej pory, chyba mogę tak powiedzieć. No i naprawdę, no, cała impreza była cudowna, było pięknie, jestem mega zadowolona. Jedyny mankament był taki, że w nocy, jak już goście chcieli wracać do domu i zamawiać Ubery, to wszystkie Ubery, wszystkie taksówki odmówiły w ogóle przyjazdu, co jest super dziwne, bo już wielokrotnie robiłam jakieś imprezy u moich rodziców i nigdy nie było takiego problemu, żeby taksówki nie chciały przyjechać. Nieważne nawet, która to była godzina, czy to była pierwsza, trzecia, szósta rano, i tak zawsze przyjeżdżały. A teraz po prostu wszystkie, i Ubery, i Bolty, i Wolty, i nawet zwykłe taksówki, nic nie chciało przyjechać, po prostu jakby to był jakiś koniec świata. A to jest zwykła miejscowość pod Warszawą, więc nie mam pojęcia, co się wydarzyło i po prostu musieliśmy przenocować praktycznie połowę gości, ale to też miało taki swój klimacik. No finalnie było tak, że rozłożyliśmy jakieś materace, karimaty, śpiwory i po prostu przenocowaliśmy wszystkich, którzy nie byli w stanie wrócić do domu. Ale to i tak taki fajny smaczek w sumie dodaje do tej naszej imprezy. Także tak, i na szybko chcę wam pokazać prezenty, które dostałam, bo dostałam super prezenty. Chyba pierwszy raz mam coś takiego, że jestem zadowolona z każdego jednego prezentu, który dostałam. Chyba nigdy mi się nie zdarzyło tak, żebym dostała ileś tam prezentów i każdy był trafiony po prostu w punkt. Zawsze było tak, że niektóre mi się podobały bardziej, inne mniej, niektóre wcale i tak dalej. A tym razem po prostu wszystkie są. Więc już wam pokazuję. Dostałam odżywkę do włosów z Lasha, moją ukochaną. Mogę wam mega polecić tą odżywkę w ogóle. Ona jest cudowna i tak przepięknie pachnie takim kokosem z wanilią. Taki bardzo słodziutki zapach, naprawdę śliczny. I słuchajcie, ten zapach się utrzymuje na włosach przez 2 dni. Jak umyję włosy, to przez 2 kolejne dni ludzie się mnie pytają, co to za piękne perfumy, jakie masz perfumy, a to jest kwestia tej odżywki. No i ogólnie ona też bardzo fajnie działa na włosy, ładnie je tak zbiera w takie kosmyki, bo mi się dosyć puszą włosy, więc one fajnie je tak dociąża i naprawdę fajnie się układają, są odżywione, miękkie. Więc mogę wam mega polecić. Kolejną rzeczą, którą dostałam, jest taki wisiorek z kopiszki. Jak wiecie, ja uwielbiam kopiszkę i połowa mojej biżuterii chyba jest z kopiszki, zarówno te wszystkie kolczyki, które mam dzisiaj na sobie, jak i wisiorki. Mam na przykład taki z taką rączką, który bardzo lubię, i ten z okiem będzie mi się tak ładnie komponował w ogóle do tego z rączką. Jestem na maksa zadowolona, bo po prostu kopiszka to jest moja ulubiona firma biżuteryjna i każda jakakolwiek biżuteria z kopiszki jest po prostu przepiękna. Przechodząc dalej, dostałam jeszcze perfumy Yves Saint Laurent Black Opium, które są takie piękne. One mają taki słodziutki taki słodziutki zapach. Ja w ogóle uwielbiam słodkie zapachy, więc na maksa wpasowuje się to w moje gusta. I to, co jeszcze te perfumy mają jako taki dodatkowy akcencik, to jest tutaj grawer. Nie wiem, czy to widać. O. Jest tutaj grawer z napisem Martinez. Także jakby Jerzyk chciał używać moich perfum, to są podpisane. Przechodząc dalej, dostałam przepięknie zapakowany prezent. I ja już go otwierałam, ale otwierałam go tak, żeby nie naruszyć tego opakowania, bo ono jest takie piękne. Ono jest absolutnie przepiękne. To jest chyba najpiękniejszy prezent, jaki w ogóle dostałam, jeśli chodzi o opakowanie. I to jest zestaw z Rituals, z rzeczy do kąpieli. A dokładnie jest tutaj pianka do mycia ciała, peeling do ciała i Magic Touch Body Cream, czyli jakiś taki chyba balsam do ciała. I jeszcze świeczuszka, która też ślicznie pachnie. Tak się to prezentuje. I ja powiem wam, uwielbiam szczególnie te pianki do mycia z Rituals, bo to, jaką one mają konsystencję i jak się nimi myje, to jest takie przyjemne. To naprawdę jestem mega zadowolona, bo się będę myła i pachniała i
Uwielbiam Rituals. Z kosmetycznych rzeczy to dostałam jeszcze peeling bambusowy i taki kremik nawilżający do skórek, do paznokci. I bardzo dobrze, bo tak jak widzicie, moje paznokcie nie są w zbyt dobrym stanie i moje skórki potrzebują nawilżenia. Dostałam także grę planszową i się super cieszę, bo ja uwielbiam w ogóle gry planszowe i zawsze szkoda mi hajsu na kupowanie nowych gier planszowych, a lubię dostawać nowe gry planszowe, bo jest wtedy, wiecie, nowy experience, nowa zabawa i ze znajomymi czy coś, to jest naprawdę fajna zajawka, żeby się pobawić wieczorem. Od mojego brata i jego żony dostałam voucher na kurs kulinarny kuchni tajskiej i się super cieszę, bo ja w ogóle uwielbiam gotować, zresztą jak wiecie. I kuchnia tajska to jest jedna z takich kuchni, które nie do końca jestem w stanie rozgryźć, jedząc po prostu konkretne dania. Wiadomo, parę rzeczy umiem zrobić, jakieś tam zupę, tomkę albo tomiam czy coś, ale pójść na taki kurs tajski, gdzie faktycznie pokażą mi jakby konkretne przepisy i w ogóle będę gotować, o, będzie super, mega się cieszę. I do tego od nich właśnie w zestawie dostałam notesik, taki ładniutki. Ostatni prezent, który dostałam, jest dosyć spory i jest to zestaw szklanek z West Winga, które są przepiękne, tak mi się podobają. One są takie, o, takie blobby i są po prostu prześliczne i dostałam zestaw 8 takich szklanek. Są przepiękne. O ile puste nie mają aż takiego efektu, to słuchajcie, jak się wyleje na przykład kawę do takiej szklanki, to jest takie piękne, więc dostałam śliczne szklanki. Także z prezentów to by było na tyle. Mam nadzieję, że niczego nie pominęłam, ale wydaje mi się, że chyba nie. Jestem mega zadowolona ze wszystkich, które dostałam i bardzo, bardzo dziękuję wszystkim, którzy mi je sprezentowali. Jeśli to oglądacie, to ściskam Was mocno i bardzo się cieszę, że dostałam takie cudowne rzeczy. A jeszcze bardziej się cieszę z tego, że podobała Wam się impreza i w ogóle, że mogliśmy miło spędzić czas. Także buziaki i ja też się już żegnam z Wami w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę i suba. Pa!